Witajcie kochani, tu pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka. Moim dzisiejszym gościem jest pan Bartłomiej Krzych, radny Rady Miejskiej w Wieliczce, były kandydat na burmistrza Wieliczki. Panie Bartłomieju, nie udało się wygrać wyborów na burmistrza. Czy to porażka? Dzień dobry, witam wszystkich. Nie nazwałbym tego porażką, oczywiście nie udało się wygrać wyborów na burmistrza, natomiast też powiedzmy sobie, że trzeba było się z tym liczyć. Naszym celem, celem naszego komitetu, nie tyle było przejąć od razu władzę, bo wiadomo, że to jest trudne, startując pierwszy raz z niezależnego komitetu. Bardziej naszym celem było to, żeby mieć przedstawicieli w Radzie Miejskiej i w powiecie, i żeby doszło w Wieliczce do zmiany. No i do takiej zmiany doszło. Mamy przedstawicieli dwoje, czyli mnie i Ingę Cichoń w Radzie Miejskiej. No jest pewien niedosyt, bo chcieliśmy mieć przynajmniej troje radnych w Radzie Miejskiej, jednego radnego w Radzie Powiatu. No to się nie udało, nie mamy przedstawicieli w Radzie Powiatu, chociaż to było blisko, żebyśmy mieli nawet dwóch, bo tam niewiele brakło koledze Dawidowi Majewiczowi i panu Bogdanowi Śmigielskiemu z Okręgu Miejskiego. No też niewiele brakło panu Kazimierzowi Windakowi z Kośnic Wielkich, żeby być w Radzie Miejskiej. No ale tak jak mówię, nie zostaliśmy z niczym po tym wszystkim, także jest pewien niedosyt, ale to nie jest porażka. To teraz, jak czuje się pan w roli radnego miejskiego i jakie problemy i wyzwania stoją teraz przed Radą Miejską w Wieliczce? Wyzwań jest wiele. Jest tutaj temat nierozwiązany, który poruszałem podczas kampanii wyborczej, czyli temat jakości wody. No i w ogóle problemy spółki z NGK, bo też jest kwestia śmieci, sytuacji finansowej z NGK. To jest jeden z najpoważniejszych problemów w gminie Wieliczka, z którym się musimy zmierzyć, bo to będą trudne decyzje. No jest problem ośrodka zdrowia, bo tam jest olbrzymi kredyt wzięty na budowę tego nowego budynku ośrodka, który ten budynek moim zdaniem jest w ogóle zbędny. To była zła decyzja. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale to jest też taki problem. Ten trudna sytuacja ośrodka się odbija też na jakości usług, odbija się też na tym, że ośrodek w Węgrzcach Wielkich nie funkcjonuje tak, jak powinien. Funkcjonuje gorzej niż 2-3 lata temu. Jest mniej lekarzy, problem z pielęgniarkami. No jest też oczywiście problem w edukacji, bo pewne szkoły są przepełnione. Mamy rozpoczęte 3 budowy przedszkoli, nie wiadomo co dalej z nimi będzie. Teraz przymiarki są do tego, żeby rozbudowywać szkołę numer 2 w Wieliczce i też budować szkołę w Sułkowie, ale ja tutaj nie jestem przekonany co do tych rozwiązań, bo lokalizacja dla szkoły w Sułkowie jest dla mnie niezrozumiała. To jest po prostu jakiś odludzie wsi, na granicach wsi, już przy granicy z Ochmanowem. Tutaj też został złożony wniosek, już pewna dokumentacja została przygotowana, już nawet przetarg ogłoszony, ale to moim zdaniem to jest nieporozumienie, także też trzeba będzie to wyjaśnić. Są niedokończone budowy Grabiu w Śledzielewicach, także potrzeb jest wiele, problemów jest wiele, sporo wyzwań przed nami jeszcze różnych, które pewnie wyjdą w trakcie. A jeszcze tak z politycznego punktu widzenia, czy dostrzega pan podziały w Radzie Miejskiej? My generalnie zadeklarowaliśmy współpracę z burmistrzem, natomiast na ten moment to wygląda tak, że bardziej ja mam chyba największą ilość głosów przeciwnych ze wszystkich radnych, także na razie to tak troszeczkę jest bardziej w opozycji, bo z niektórymi uchwałami się po prostu nie zgadzaliśmy, ale ja to też deklarowałem przed wyborami, że będę w słusznych celach popierał burmistrza i popierał słuszne pomysły, a złe pomysły będę negował. Jestem niezależnym radnym, mam takie prawo. Oczywiście nie będę nikomu robił na złość. Natomiast zobaczymy. Ja mam nadzieję, że tutaj nie będzie na siłę takich konfliktów. Na pewno był duży zgrzyt przy wyborze prezydium, przy wyborze przewodniczącego, bo tutaj wygrała taka rządza władzy. Mieliśmy też zgrzyt już na Komisji Ochrony Środowiska, gdzie też były takie niepotrzebne przepychanki, kłótnie. Ja zrezygnowałem z tej Komisji Środowiska, bo jeżeli ktoś tam chce prowadzić taką walkę personalne, wycieczki, ataki personalne, to nie ma sensu. No dobrze, w takim razie dziękujemy za wywiad. Do zobaczenia może następnym razem. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Moim gościem był Bartłomiej Krzych, radny Rady Miejskiej. Otwarta Wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.